Jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich Państwa, w szczególności marszałka województwa świętokrzyskiego, pana Adama Jarubasa, w takiej nietypowym miejscu, w terenach przemysłowych, w terenach, które kiedyś tętniły życiem. Kiedyś pracowało na tym obszarze ponad 500 osób. A w tej chwili mamy taką historyczną chwilę, kiedy możemy mówić o tym, że miasto Ostrowiec Świętokrzyski stało się właścicielem ponad 20 hektarów tych gruntów. I dzięki dobremu wnioskowi, który przygotowali urzędnicy, wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał dobrą ocenę, rekomendację marszałka i zarządu województwa świętokrzyskiego. I za chwilę podpiszemy preumowę w ramach osi konkurencyjna gospodarka. I mam nadzieję, że te tereny, te 20 hektarów podzielone na mniejsze działki, za naszymi plecami Państwo macie wstępny projekt podziału tych terenów na kilkanaście działek o powierzchni hektar, 2-3, będą uzbrojone w ramach tego wsparcia, tych pieniędzy. Doprowadzimy tutaj sieć wodociągową, uzbroimy w kanalizację sanitarną, doprowadzimy energię elektryczną w określonych parametrach pod potrzeby potencjalnych inwestorów i mam nadzieję, że na tych terenach, w bezpośrednim sąsiedztwie przemysłowym, w sąsiedztwie huty, powstaną miejsca pracy, w szczególności dedykowane procesom produkcyjnym. Gratuluję tej decyzji o zakupie tych terenów już ponad pół roku temu. Często w takiej dyskusji, co władze samorządowe mogą zrobić, aby mieszkańcy nie wyjeżdżali, albo chcieli tutaj osiedlać się i pracować, gdzieś mamy pewien problem. W zasadzie jakie instrumenty władze lokalne posiadają w swoich rękach, aby się tak nie działo, aby przeciwdziałać tym niekorzystnym procesom emigracji, depopulacji. I ewidentnie przykład tego działania, takiej świadomej polityki proinwestycyjnej, przygotowania terenów dla firm, które mogą tutaj przyjść, tutaj rozwijać swoje zakłady, to jest bardzo dobry wzorzec dla innych samorządów i z pewnością jestem o tym absolutnie przekonany. Ostrowiec może być i jest takim dobrym wzorem. Proszę bardzo. Miasto Ostrowiec wzbogaciło się o bezpośrednie wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 4 miliony 700 tysięcy złotych. Pani Marszałek.